Witam. Dziś przedstawię wam 10 najładniejszych jutsu według mnie. Zapraszam. Miejsce 10. Omote Renge. Technika może nie jest jakoś super wypasiona i widowiskowa, jednakże mi osobiście się strasznie podoba i gdy zobaczyłem ją pierwszy raz, byłem po prostu strasznie tym zafascynowany. Miejsce 9. Tsunano Tate. Technika, która w pierwszym Naruto nie wygląda jakoś mega super, to gdy Gaara użył jej przeciwko swojemu ojcu, wyglądała już całkiem imponująco i naprawdę wtedy oczy mi wyszły z orbit. Miejsce 8. Chibaku Tensei. Ciemna materia, która przyciąga do siebie obiekty, nic specjalnego. Sam końcowy czy początkowy efekt nie jest jakiś spektakularny, jednakże samo przyciąganie, animacje sprawiły, że polubiłem oglądać to jutsu. Miejsce 7. Sharingan. Tu jak poprzednio, same efekty tego jutsu, jak jakiś czarny ogień czy genjutsu, nie są jakieś super, ale już sama animacja oczu, różne ewolucje, krew z oczu czy inne efekty strasznie mi się podobają. Miejsce 6. Kyuubi Chakra Modo. Czyli po prostu tryb Naruto połączonego z Kyuubim. Nie wiem jak wam, ale ja lubię patrzeć na niego w tym stanie. Przyjemne kolory i bardzo fajna animacja. Miejsce 5. Yagai. Czerwony smog Gaia po otworzeniu wszystkich bram jest po prostu cudny. Cholernie mi się podoba. Miejsce 4. Rasengan. Bardzo mi się podoba ta technika, jest bardzo prosta, jednak widowiskowa, a to jak jej użył Konohamaru w Boruto było po prostu świetne, bardzo płynne i świetnie wykonane. Miejsce 3. Sexy no Jutsu. Co tu dużo mówić, technika bardzo spektakularna, myślę, że większość się ze mną całkowicie zgodzi. Miejsce 2. Shiden. Technika praktycznie taka sama jak Chidori, jednakże jej kolor jest fioletowy i podoba mi się po prostu dużo bardziej niż zwykłe Chidori. Miejsce 1. Susanoo. Według mnie jest to najładniejsza technika w Naruto. Są różne odmiany Susanoo, ładniejsze, brzydsze, jednakże na przykład Susanoo Madary czy Shisuiego są po prostu piękne. Dlatego też umieszczam to jutsu na pierwszym miejscu. Nie wymieniałem tutaj na przykład różnych odmian Rasen Shurikenów, tylko mówiłem ogólnie o Rasengan. Z tego względu, że większość technik Rasengano podobnych mi się podoba i mogłoby być po prostu tak, że topka by się składała praktycznie z nich. To już by było na tyle, dajcie znać jakie jutsu wizualnie wam się podobają. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!